jak to się wszystko zaczęło? Dla mnie wszystko się zaczęło, jak spotkałam Marcina. Wcześniej w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby wchodzić pod ziemię, do jaskini. Dopiero jak Marcin zaczął o tym opowiadać, no to oczywiście natychmiast zapragnęłam wejść tam razem z nim. No oczywiście najpierw musiałam się nauczyć chodzić po linach, w dół i w górę, ale to zajęło mi parę dni i poszliśmy. No i okazało się, że tam jest w ogóle jakiś inny świat, zupełnie nowy świat, którego nie znałam. Zawsze marzyłem o robieniu zdjęć pod ziemią, ale dopiero kiedy poznałem Kasię, to te moje marzenie zacząłem realizować, no bo Kasia miała duże doświadczenie fotograficzne i tak połączyliśmy nasze umiejętności, że ja wiedziałem, jak się poruszać po jaskini, a Kasia wiedziała, jak robić zdjęcia. No ale te moje pierwsze wyobrażenia o zdjęciach no zupełnie rozminęły się z rzeczywistością, także dużo pracy musieliśmy włożyć, zanim z tych zdjęć zaczęło coś wychodzić, co można byłoby innym pokazać. Teraz mam wrażenie, że ludzie nie mają już cierpliwości do oglądania zdjęć, że możemy spojrzeć na zdjęcie przez 4 sekundy, szybko oceniamy, czy to zdjęcie jest ładne, czy nieładne i to zdjęcie już przestaje istnieć. Może zawsze tak było, a może to jest jakoś związane z szybkością naszego życia.